Rozdział 30. Piknik. Pierwszą rzeczą, jaką Tomek usłyszał, była radosna nowina, że w nocy powróciła rodzina sędziego Thatchera. Od razu zszedł na drugi plan półindianin Joe i jego skarb, a Becky Thatcher zajęła w duszy chłopca miejsce naczelne. Widzieli się i spędzili kilka cudownych godzin, bawiąc się wraz z całą gromadą innych dzieci szkolnych. Radosny ten dzień został ukoronowany w sposób nie pozostawiający już nic do życzenia. Beki tak długo męczyła matkę, aż zgodziła się, żeby od dawna przyrzeczony i ciągle odkładany piknik odbył się na zajutrz. Szczęście dziewczynki nie miało granic, a i Tomek przyjął wiadomość z niemniejszym zachwytem. Tegoż wieczora rozesłano zaproszenia i od razu zawrzało wśród dzieciarni miasta. Rozpoczęły się gorączkowe przygotowania. Dzieci przeżywały przedsmak radości. Z powodu silnego podniecenia Tomek długo nie mógł zasnąć. Spodziewał się, że lada chwila usłyszy umówiony sygnał Haka i że następnego dnia wywoła u Beki i reszty uczestników zabawy zdumienie zdobytym skarbem, ale spotkało go rozczarowanie. Sygnału nie było. Wreszcie zaświtał dzień, i o godzinie dziesiątej czy jedenastej zebrała się w domu sędziego Taczera rozbawiona i hałaśliwa gromadka. Wszystko było gotowe do wymarszu. Dorośli nie mieli zwyczaju mącić radości dzieci swoją obecnością. Uważano, że są one zupełnie bezpieczne pod skrzydłami opiekuńczemi kilku osiemnastoletnich panienek i kilku mniej więcej dwudziestotrzyletnich młodzieńców. Wynajęto specjalny parowiec. Niebawem wysypał na główną ulicę długi szereg uczestników wycieczki, obładowanych koszykami z prowiantem. Sid był chory i musiał zrezygnować z zabawy. Mary została również w domu, aby mu dotrzymywać towarzystwa. Przy pożegnaniu pani Thatcher powiedziała do Beki: Zapewne wrócicie późno. Może lepiej będzie, jeśli zanocujesz u którejś z koleżanek mieszkających bliżej przystani? Zanocuję u Zuzi Harper, mamusiu, dobrze? Doskonale, a sprawuj się dobrze i nie rób kłopotu swoją osobą. Gdy już uszli spory kawał, Tomek rzekł do Beki. Słuchaj, powiem ci coś. Zamiast iść do Harperów, pójdziemy ten kawałek pod górę i zatrzymamy się u wdowy Douglas. Z pewnością będzie miała lody. Lody są u niej prawie codziennie i będzie bardzo rada, gdy nas zobaczy. Wiesz, to wyborna myśl, ale po zastanowieniu zapytała: Ale co na to powie Mamusia? A skądże będzie o tem wiedzieć? Dziewczynka znowu rozważyła w główce na wszystkie strony pomysł Tomka i rzekła wreszcie niepewnym głosem: Zdaje mi się, że to niewłaściwe, ale. Ale głupstwo! Mamusia się o tem nie dowie, więc o co chodzi? Jedynym jej życzeniem jest, byś była w dobrym miejscu, i ręczę ci, że byłaby ci to sama powiedziała, gdyby jej to przyszło do głowy. Jestem pewien, że tak. Niezwykła gościnność wdowy Douglas była zbyt kuszącą przynętą. Odniosła więc wraz z namowami Tomka zwycięstwo nad skrupułami Beki. Postanowiono o planie nocnym nikomu nie mówić. Ale nagle. Tomek przypomniał sobie, że hak może właśnie tej nocy przyjść i zamiałczeć. Ta myśl zmąciła nieco jego radosny nastrój i oczekiwanie niezwykłych wzruszeń. Ale nie mógł się zdobyć na wyrzeczenie się przyjemności, jaką miało być pójście na noc do wdowy Douglas i dlaczego miałby się jej wyrzec. Ubiegłej nocy sygnału nie było, któż więc zaręczy, że właśnie dziś będzie. Tak rozumował Tomek, i pewna zabawa przeważyła niepewny skarb. Zwyczajem chłopców postanowił przechylić się na stronę tego, co go silniej pociągało, i w ogóle przez cały dzień nie myśleć o skrzyni ze skarbami. Trzy mile poza miastem statek zatrzymał się w miejscu, gdzie rzeka tworzyła rodzaj zatoki i zarzucił kotwicę. Brzeg był pokryty lasem. Gromada dzieci wypadła na ląd i wkrótce z bliska i z daleka, z lasu i ze skalistych wzgórz rozbrzmiewały echa okrzyków, pisków i śmiechu. Nie pominięto niczego, by się zmęczyć i zjajać na śmierć. Wreszcie zbiegowie poczęli jeden po drugim powracać na łono żywicielskiego obozu, zasobni w wilcze apetyty. Zabrano się do pochłaniania przywiezionych zapasów. Padjadłszy trochę, młodzież oddała się wypoczynkowi, aby odzyskać siły, tylko języki były ciągle w ruchu. Ktoś zawołał. Kto ma ochotę zwiedzić pieczary? Wszyscy mieli ochotę. Ni stąd, ni zowąd, zjawiło się całe mnóstwo świec i rozpoczęło się powszechne wdrapywanie się na wzgórze. Wejście do grot było wysoko na zboczu, a wylot miał kształt litery A. Potężne drzwi dębowe były niezamknięte. Prowadziły one najpierw do małej komory, chłodnej jak lodownia. Ściany jej, oślizgłe jakby od zimnego potu, utworzyła przyroda z masywnego wapniaka. Dzieci znalazły się pod urokiem jakiejś romantycznej tajemnicy, gdy ogarnęła je panująca tu groźna noc. A obejrzawszy się za siebie, ujrzały dolinę, zalaną płomiennym słońcem. Szybko jednak przezwyciężyły ten nastrój i znowu rozpoczęły się krzyki i swawola. Gdy ktoś zapalił świecę, zaraz rzucała się na niego cała gromada. Zaczynał się atak i bohaterska obrona świecy, dopóki nie upadła na ziemię, albo nie zgasła. Poczem następowały wybuchy radosnego śmiechu i nowa gonitwa. Ale wszystko na świecie kończy się. Pochód puścił się dalej, w dół spadzistym tunelem głównym, a rój migoczących światełek rozjaśniał niepewnym blaskiem wysokie ściany skalne, zbiegające się z sobą na wysokości 60 stóp. Ten główny korytarz miał nie więcej jak 10 stóp szerokości. Co krok, rozchodziły się od niego na prawo i lewo jeszcze węższe korytarze, gdyż pieczary Magdagla były jednym ogromnym labiryntem powikłanych chodników. To łączących się z sobą, to rozwidlających się i prowadzących nie wiadomo dokąd. Powiadano, że można wędrować tą zagmatwaną plątaniną rozpadlin i szczelin podziemnych całe dni i noce, a jeszcze nie dotrzeć do końca pieczar. Że można iść stale w dół i w dół, w głąb ziemi, a ciągle jest to samo. Labirynt jeden po drugim bez końca. Nie było takiego człowieka, który by całe pieczary znał. Była to rzecz niemożliwa. Większość młodzieży znała tylko ich cząstkę i zazwyczaj nikt nie odważył się zapuszczać dalej na teren nieznany. Tomek Sawyer znał te podziemia tak samo jak każdy inny. Gromadka przeszła górnym korytarzem około trzech ćwierci mili. Potem grupki i pary poczęły się odrywać i wpadać w rozgałęzienia. Przebiegały te chodniki, w których wiała groza, aby się znowu ku wielkiej niespodziance spotkać z głównym pochodem w miejscach, gdzie korytarze zbiegały się znowu. Można było drugim zniknąć z oczu na całe pół godziny, nie wychodząc poza teren, który się znało. Wreszcie, grupy jedna po drugiej zaczęły powracać do wylotu pieczar. Zjajane, szczęśliwe, poplamione od stóp do głów od kapiących świec, usmarowane gliną. Pijane z radości, że miały taki szczęśliwy dzień. Były zdumione, że można było tak zapomnieć o czasie, bo już zapadała noc. Od pół godziny wzywał już dzieci dzwon okrętowy. Oczywiście takie zakończenie przygód dnia było bardzo romantyczne i zupełnie pomyśli młodocianych głów. Gdy statek odbijał od brzegu ze swoim rozweselonym ładunkiem, nikt nie żałował straconego czasu. Prócz jednego może kapitana. Gdy światła parowca przemykały obok przystani, Hak był już na posterunku. Nie słyszał głosów na pokładzie, gdyż dzieciarnia ucichła teraz i zachowywała się spokojnie, jak wszyscy ludzie śmiertelnie znużeni. Dziwił się, co to za statek i dlaczego nie zatrzymuje się w przystani, potem wybił go sobie z głowy i skierował całą uwagę na własne sprawy. Noc była chmurna i ciemna. Nadeszła dziesiąta. Turkoty wozów umilkły, rzadkie światła poczęły gasnąć, ostatni przechodnie zniknęli, miasto zapadało w sen, wydając małego wartownika na pastwę milczenia i duchów. Wybiła jedenasta i pogasły światła gospody. Ciemność zapanowała wszędzie. Hak czekał. Czas wydawał mu się wiekiem, ale nic się nie działo. Jego zaufanie do sprawy poczęło się chwiać. Na co to wszystko? Co z tego za pożytek? Czy nie lepiej dać wszystkiemu spokój i pójść sobie? Wtem doleciał go jakiś głos. W jednej chwili zamienił się cały słuch. Cichutko otwarły się boczne drzwi. Hak przywarł do rogu cegielni, a w następnej chwili przesunęło się obok niego dwóch mężczyzn. Jeden zdawał się coś dźwigać pod pachą. To pewnie skrzynia, więc wynoszą skarb. Jak zawiadomić Tomka? Biec do niego nie ma sensu, bo oni sobie tymczasem pójdą i przepadną. Nie, będzie ich pilnował i pójdzie za nimi pod osłoną ciemności, która zabezpieczy go przed odkryciem. Porozumiawszy się tak z samym sobą, hak oderwał się od muru cegielni i boso ruszył za nimi, cicho jak kot, puszczając ich tylko o tyle naprzód, aby mu nie znikli z oczu. Idąc ulicą prowadzącą do rzeki, minęli trzy grupy zabudowań, potem skręcili na lewo w boczną uliczkę. Szli tak prosto, aż dotarli do ścieżki prowadzącej na wzgórze Cardiff Hill. Zboczyli na nią. Nie zatrzymując się i wspinając się ciągle pod górę, minęli dom starego waliczyka stojący w pół drogi na wzgórzu. Dobrze pomyślał hak. Chcą go zakopać w starym kamieniołomie. Ale dwaj ludzie nie zatrzymali się przy kamieniołomie. Minęli go i szli dalej ku szczytowi. Potem zboczyli na wąską ścieżkę prowadzącą wśród wysokich zarośli i nagle znikli w mroku. Hak pośpieszył i skrócił odległość pomiędzy sobą a nimi, gdyż tu odkrycie było niemożliwe. Jakiś czas biegł naprzód, ale znowu zwolnił kroku, w obawie by się nie zapędzić za daleko. Znowu posunął się kawałeczek przed siebie i znowu się zatrzymał. Nasłuchiwał, ale nie słyszał nic prócz bicia własnego serca. Ze wzgórza doleciało hukanie sowy, złowróżbny głos: Ale kroki umilkły. Boże, więc wszystko na nic. Właśnie miał popędzić znowu przed siebie, gdy wtem jeden z bandytów krząknął. Najwyżej w odległości pięciu kroków. Serce uciekło chłopcu aż do gardła, ale je mężnie zepchnął w dół. Stał w miejscu i trząsł się, jakby go ogarniał naraz tuzin febr, i zrobiło mu się tak słabo, że cudem tylko trzymał się jeszcze na nogach. Wiedział, gdzie był. Stał o pięć kroków od przełazu w parkanie okalającym dom wdowy Douglas. Bardzo dobrze, pomyślał, niech tu zakopią. Nie będzie trudno znaleźć. Wtem rozległ się głos. Bardzo cichy głos. Głos Joego. Do pioruna. Zdaje się, że ma gości. Jeszcze pali się światło, choć tak późno. Nie widzę nic. To był znowu głos drugiego złoczyńcy z nawiedzonego domu. Śmiertelny lęk ścisnął serce Haka. Więc to była ta zemsta. Pierwszą jego myślą było uciekać stąd, ale potem. Przypomniał sobie, jak dobrą była dla niego wdowa Douglas, nie raz, nie dwa, a ci ludzie może przyszli ją zamordować. Gdyby mógł się odważyć, pójść i ostrzec ją, ale wiedział, że się nie odważy, bo tymczasem oni mogliby nadejść i zabić go. Wszystkie te myśli przemknęły przez jego głowę w czasie między uwagą towarzysza Joe'ego, a odpowiedzią mieszańca, która brzmiała: „Bo zasłaniają ci krzaki. Podejdź tu. Widzisz teraz? Tak, widocznie ma gości. Lepiej dajmy temu spokój. Dać spokój teraz, kiedy odchodzę stąd na zawsze? Dać spokój i nigdy już nie mieć okazji? Powtarzam jeszcze raz to, co ci już mówiłem. Nie chodzi mi wcale o jej pieniądze. Możesz je sobie zabrać, ale jej mąż sponiewierał mnie. Obszedł się ze mną kilka razy jak z psem, był sędzią pokoju, który mnie za włóczęgostwo ciągle pakował za kraty. To jeszcze nie wszystko. To nawet nie tysiączna część. Przed więzieniem kazał mnie wychłostać, wychłostać jak murzyna, a całe miasto patrzało na to. Wychłostać. Czy ty to rozumiesz? Na jego szczęście śmierć uchroniła go przed moją zemstą, ale ona mi za to zapłaci. Przecież nie chcesz jej zabić. Proszę cię, nie rób tego. Zabić? Któż mówi o zabiciu? Zabiłbym jego, gdyby żył, ale nie ją. Kobiety się przez zemsty nie zabija głupcze. Trzeba ją oszpecić, rozpłatać nozdrza, obciąć uszy, jak świni. Na Boga to przecież. Zachowaj swój sąd dla siebie. To najbezpieczniej. Przywiążę ją do łóżka. Jeśli umrze potem, ja temu nie będę winien. Gdy tak się stanie, nie będę płakał. Przyjacielu, musisz mi pomóc w tej sprawie dla mnie to zrobisz dlatego cię tu z sobą zabrałem bo sam nie dałbym sobie rady ale spróbuj tylko zmykać a zabiję jak psa rozumiesz jeżeli zaś zamorduję ciebie to i z nią stanie się to samo i zdaje mi się że trudno będzie potem dociec kto to zrobił no jeżeli tak musi być bierzmy się zaraz do roboty im prędzej tym lepiej już teraz ciarki mnie przechodzą zaraz a goście Uważajno, bo jakoś mi się chcesz wykręcić. Nie zaraz. Będziemy czekać, aż światła pogasną. Nie ma gwałtu. Hak wiedział, że teraz zapadnie cisza o wiele straszniejsza niż najokropniejsza, krwawa rozmowa. Wstrzymał więc oddech i począł się ostrożnie cofać. Postawił najpierw cichutko jedną nogę. Z wysiłkiem balansował na niej przez chwilę i omal się nie wywrócił, zanim drugą nogę umieścił na ziemi bardzo oględnie, ale mocno. Z taką samą pracowitą szczegółowością i tym samym ryzykiem zrobił drugi krok, potem trzeci i czwarty. Wtem gałąź trzasła mu pod nogami. Chłopcu zamarł oddech w piersi. Nasłuchiwał przez chwilę. Nic. Cisza najzupełniejsza. Wdzięczność jego nie miała granic. Znalazłszy się na ścieżce między zaroślami, obrócił się, ale z takim nakładem zachodu, jakby był okrętem. A potem ruszył już żwawiej, ale ciągle jeszcze z zachowaniem ostrożności. Dotarłszy do kamieniołomu, czuł się już bezpieczny i pomknął raźno naprzód. Pędził na dół i na dół, aż dopadł do domu waliczyka. Zapukał mocno do drzwi i natychmiast ukazały się w oknie trzy głowy ojca i dwóch krzepkich synów. Co to za hałas? Kto tam kołacze? Czego potrzebuje? Proszę mnie wpuścić, prędko, mam coś do powiedzenia. A kto to? Huckleberry Finn, prędko, wpuśćcie mnie. Huckleberry Finn, naprawdę? Sądzę, że to nie jest nazwisko przed którym by się wiele drzwi otwierało, ale wpuśćcie go, chłopcy. Trzeba się dowiedzieć, co go tu sprowadza. Kiedy wpuszczono Haka, pierwsze jego słowa były: Proszę tylko nie mówić, że ja coś powiedziałem. Proszę nie mówić, bo bym mnie zabił, ale wdowa była nieraz bardzo dobra dla mnie, a więc muszę powiedzieć i powiem, jeżeli nigdy nie zdradzicie, że wiecie to ode mnie. Na świętego Jeszego. On ma naprawdę coś ważnego do powiedzenia, bo nie byłby tak zdyszany, zawołał ojciec. No śmiało, gadaj chłopcze. Nikt z nas nikomu nic nie powie. W trzy minuty później ojciec i synowie, należycie uzbrojeni, kroczyli w górę, a potem zaczęli skradać się na palcach ścieżką pomiędzy zaroślami z fuzjami w rękach. Hak nie szedł z nimi dalej. Ukrył się za wielką skałą i nasłuchiwał. Najpierw panowała cisza, obezwładniająca, groźna cisza. Potem nagle rozległ się huk strzałów i krzyki. Hak nie czekał dłużej, wziął nogi za pas i popędził co sił na dół. Zapraszam do subskrypcji kanału naszeczytanie.pl